Pochodzący z podwarszawskiego Żyrardowa ksiądz zginął przed 2 dniami w wyniku tragicznego wypadku. Jego śmierć można uznać za jedną z najbardziej strasznych. Przykre wydarzenie wstrząsnęło wiernymi. Ósmego stycznia we wtorek 36-letni ksiądz wjechał swoim samochodem prosto pod koła najeżdżającego z naprzeciwka tira. W wyniku zderzenia z pojazdem duchowny zginął na miejscu. Sprawę bada policja. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 36-latek nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu. Wciąż nie wiadomo, co spowodowało takie zachowanie kierowcy. Ta straszna tragedia wstrząsnęła całym miastem. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem osobowym zjechał na przeciwległy pas ruchu, bezpośrednio pod ciężarówkę, powiedziała w rozmowie z Gazeta. PLST. ASP. Agnieszka Ciereszko. Młody ksiądz zginął pod kołami tira. W wyniku śledztwa mundurowi ustalili, że zmarły wyjechał naprzeciwko pędzącego tira. Kierowca ciężarówki próbował ominąć pojazd duchownego, przez co zjechał do rowu, a jego własny pojazd przewrócił się. Niestety doszło do zderzenia, w którego wyniku ksiądz stracił życie. Prowadzący tira był trzeźwy i nie odniósł żadnych ran. Obecnie trwa dochodzenie, którego celem jest ustalenie kulis zajścia i powodów, dla których ksiądz zjechał na przeciwległy pas ruchu. Jak donosi Super Express, zmarły na co dzień studiował w Rzymie. W Polsce przybywał z powodu przerwy świątecznej, podczas której spędził ostatnie święta z rodziną. Jako duszpasterz służył od 7 lat. Redakcja pikio.pl składa kondolencje rodzinie z powodu jego przedwczesnej śmierci. Tego samego dnia zmarł sejmowy kapelan. We wtorek życie stracił również prałat Stanisław Kalinowski. Duchowny był kapelanem kaplicy sejmowej, rezydentem parafii ŚW. Apostołów Piotra i Pawła w Pyrach, sędzią Sądu Metropolitarnego w Warszawie, a także kanonikiem honorowym kapituły kolegiackiej Świętej Opatrzności Bożej. Do zasłabnięcia księdza i śmierci doszło przed ołtarzem w Pyrach, gdzie odprawiał nabożeństwo. Pomimo natychmiastowej pomocy nie odzyskał przytomności i zmarł. Stanisław Kalinowski miał 73 lata. Był człowiekiem niezwykle ciepłym, życzliwym ludziom. Taki cichy, dobry robotnik winnicy pańskiej, powiedział o zmarłym w rozmowie z Superekspresem prałat Janusz Bodzan, kanclerz warszawskiej kurii. /